Ostatnio udowodniliśmy, że Minecraftowe TikToki mogą być prawdziwymi perełkami! A dzisiaj sprawdzimy, czy coś się w tym zmieniło! Jak myślicie, więcej będzie fejków, czy może prawdziwych trików? O tym przekonacie się oglądając ten film do końca! No witam, witam w kolejnym odcinku z Rycia Bani! Oto TikTok numer 1! Sprawa polega na tym, że jest bug, który pozwala nam mieć więcej złotych serduszek! I to mało tego, serduszek, które nie znikają po czasie! A cały ten trik polega na tym, że na początku trzeba zjeść koks jabłko, a po nim zjeść normalne złote jabłko! I nawet jeśli ten efekt zejdzie, to złote jabłka się zachowają i będziemy mogli nawet zjeść kolejne! I mało tego, możemy mieć ich jeszcze więcej! O kurde, ale to brzmi jak TikTok marzeń! Nie to jeszcze proste, to jeszcze ultra pomocny! Sprawa jest więc prosta! Zjadamy na początku koks jabłko, po czym zjadamy normalne złote jabłko. I co, mam czekać te 2 minuty? No chyba nie! Ale czego się nie robi dla tych głupich TikToków? Nawet marnuję 2 minuty swojego życia! 3, 2, 1! I co mam serduszka? Wow, co? Dobra, i teraz jak zjem kolejne jabłko, to stanie się to! O, ja się moje gacie nie wierzę w to, co się dzieje! Dobra, znaleźliśmy sposób na spakowanie serduszek w Minecrafcie. Pytanie tylko, czy one istnieją naprawdę, czy jest to tylko i wyłącznie bug. Ale zanim to 3, 2, 1! Nie zniknęły, dołóżmy sobie ich jeszcze więcej! O kurde, bele! To chyba nie jest legalne! Z 10 serduszek zrobiłem 30! I to w 100% legalnie! Mało tego, że legalnie, to te serduszka się utrzymują i są prawdziwe! Znacie, jak je stracimy, to już nie wrócą, ale nie o to chodzi! Ważne, że są! Jaram się, lecimy dalej! Jeśli zaczęliśmy od czegoś tak mocnego, to kolejne muszą być już naprawdę nie z tego świata! A ten wygląda na to, że taki będzie. Dobra, gościu enchantuje silk touchem nożyczki. Nie wiem, czy tak można, ale niech będzie. Dodaję do wody kijanki! Robi się coraz dziwniej, ale nie oceniamy filmu po okładce. Może się okazać, że naprawdę jakiś ultra skomplikowany, ale ultra wartościowy bug! Ponieważ pozwala nam on na położenie wody w netherze! Nie! O co tutaj chodzi? Sprawa zostaje zgłoszona na policję! Ktoś tu robi nielegalne rzeczy! Sprawa nie jest prosta, wręcz powiedziałbym, że jest bardzo skomplikowana! Tu się działo tyle rzeczy, że ja nie nadążam nad tym wszystkim! Zacznijmy jednak od tego, czy da się zenchantować nożyce na silk toucha. Zresztą, bo da się! Ej, czemu ja o tym nie wiedziałem? Dobra, zaraz potem mamy wiadro z kijanką! On to robił tak, ale to nie działa, to chyba robi się, tego w ogóle nie da się skraftować, gościu! W porządku, ale niech będzie! Wezmę sobie to jeszcze z Creative'a! I teraz trzeba zacząć już naprawdę! Korzeń, do korzenia woda! Zbieramy to nożycami z silk touchem! I coś się stało, co chyba nie powinno się stać! Nie podoba mi się to, czemu to tak się zrobiło, no? Halo, no panie korzeniu! Ten silk touch wcale go nie zbiera! A więc nie da się zebrać korzenia z wodą! Na tym moglibyśmy skończyć sprawdzanie tego triku! I chyba skończymy, bo nie mam na to żadnego innego pomysłu! No nie da się tego inaczej zrobić, no! Koniec, fejki, tyle! Wow, co myślicie o katapultowaniu szulkerów? Tak się składa, że podobno można to zrobić! Potrzebujemy do tego wędki i najlepiej elitry! Ten oto sposób, za każdego jednego czanka dodajemy +1 render distance i jak będziemy wystarczająco daleko, wystarczy puścić wędkę i kurde bele, mamy to! Wystrzeliliśmy szulkera na ponad 1000 kratek! Jestem właśnie na koordach 10 000, 10 000! I stąd właśnie chciałbym wyrzucić w kosmos mojego szulkera! Na co to komu? Nie wiem, nie pytajcie mnie! W tej serii tak po prostu dzieją się dziwne rzeczy! Zmieniam mój render distance na 2! Biorę tego pana na smycz i lecimy z tym koksem! Każdy jeden czank, który ruszę, to +1 zasięg renderowania! A więc tu 3, tu 4! Jejku, ile to potrwa! Nie wiem, czy mam to robić za każdym razem, czy dopiero na końcu, ale chyba za każdym! Więc trzeba przyznać, że to nie jest najmądrzejszy sposób świata! Już chyba wolałbym go przenieść ręcznie! Ale mamy to 16 czanków dalej! Let's go! Co? Wędkę puściła, nie wierzę! On się nawet stąd nie ruszył! No wędka w ogóle puszcza już po 3 czankach, no! Tak chyba nie powinno być! Patrzcie na to, jestem tutaj i co? I puszcza! Nieważne, jaki mam zasięg renderowania, to i tak nie działa! Czy to, żeby naleciał elytrą, coś zmieni? A póki co to gościu mnie chce zabić? Nie, totalnie nic nie zmieni! Nawet jeszcze szybciej się puszcza ta wędka! Co to jest za kupa jedna?! Najgorszy TikTok świata! Potwierdzam, tyle, że nie działa! Zobaczmy coś bardziej sensownego! O, wiedzieliście, że nazywając wiadro aksolota w kowadle? Tak naprawdę nazywacie też aksolota, nie tylko wiadro? O, nie trzeba używać name taga, spoko!
Oprócz tego, nurkując pod wodą i śpiąc w łóżku, można regenerować swoje bąbelki. Fajne, fajne, ale czy cokolwiek z tej dwójki jest prawdziwe? Mam nadzieję, że tak, bo nie mam szczęścia do name tagów. Za to mam szczęście do latających lamp. Minecraft zawsze był najbardziej zaawansowaną grą świata. A więc co, chcecie mi powiedzieć, że jeśli mam aksolota, to nie muszę marnować na niego name taga. Wystarczy, że wezmę go do wiadra, to wiadro włożę do kowadła i zmienię jego nazwę na przykład na żelazkowy sprayu. Dobra, zrobione. I co teraz, nazwiesz się tak czy nie? Wow! Ta nazwa dla niego przeszła faktycznie! Joka, to jest oszczędność! A co, jak go teraz wezmę do tego wiadra? Nadal nazywa się żelazko w sprayu! O kurde, bele! Naszło mnie teraz na jeszcze bardziej skomplikowane eksperymenty. Jeśli mam puste wiadro i zmienię jego nazwę na przykład na taboret i nałożę do tego taboretu wody, to już nie będzie taboret, co nie? Ale jeśli tą wodę wyleję z powrotem, to czy to znowu będzie taboret? Nie! Dziwne, w aksolocie działa, w wiadrze nie. Skomplikowane rzeczy w tym Minecrafcie! A jeśli mam na przykład dorsza i tego dorsza dajemy na to nazwę Marek, to czy jak wezmę go do wiadra, to wiadro się nazwie Marek? Tak, dokładnie, nazwie się Marek! Więc jakby ktoś pytał, gdzie jest Marek, to Marek jest w moim wiadrze, co? Czemu na mnie tak dziwnie patrzysz? Już weź tego Marka i spadaj stąd! Bo przed nami psucie Bedrock Edition! A raczej powinienem powiedzieć Bugrock Edition, zgadza się! Jeśli stworzycie taką oto magiczną konstrukcję i wlejecie do niej wody, to wtedy ta woda zacznie latać. Fajnie, fajnie, lubię latające wody! A gdzie indziej mogłoby to być możliwe, jak nie na Bugrock Edition? Jedne schodki mamy! Wiadro wody też! Czas więc odpalić karuzelę śmiechu! Hop, hop i hop! Wlewam do środka wodę i co? I woda lata bez jaj! Dziwne, ale prawdziwe, tego się właśnie spodziewałem po tej wersji. A można to na przykład jeszcze jakoś ulepszyć? Na przykład, o, postawić wodę tak i zamiast tego dodać tam, o kurde bele, to chyba nie da rady. O, albo zamiast tych bloków to ja bym tutaj dał trapdory. Teraz będzie to wyglądać jeszcze lepiej! Albo też nie będzie, bo w ten sposób nie działa! Albo jednak działa, tylko wcześniej zrobiłem to odwrotnie! I czymś takim na survivalu to serio można zryć banie. Mało tego, z tego można zrobić serio kozacką windę! Polecam, polecam, świetny pomysł! A właśnie znajomi będą tylko pytać, jak to zrobiliście! Kolejny TikTok i kolejny Bugrock Edition! Tym razem dotyczy to jednak portalu i sypkiego śniegu. A dokładnie, i tego, że można totalnie zbugować Nether! No i gdzie? Oczywiście, że na Bedrocku, co to w ogóle za pytanie? Gościu na TikToku miał dozownik, a nie podajnik, więc biorę dokładnie te same rzeczy, żeby nie było, że nie sprawdziłem, które bloki zrobiłem źle. Buduję do tego mniej więcej taki sam portal jak on, dodaję jeden dozownik, jeden sypki śnieg do środka i jestem gotowy na zabawę! To co, odpalamy? Robimy to i lecimy z tym koksem! O kurde, bele! Co jest? Tego się nie spodziewałem! Mówiłem już coś o niszczeniu mózgów, a to stało się właśnie teraz! Jeszcze raz, lecimy z tym! Nie, no nie wierzę, to nie może być prawda! Gdybym tego sam nie zrobił, to bym w to nie uwierzył! Dobra, dobra, ale co się stanie, jak zacznę niszczyć ten portal? W sumie to wygląda na to, że ciągnie się to pomiędzy tym blokiem, a tym blokiem, więc teoretycznie ten blok nie powinien robić problemu! I faktycznie tego problemu nie robi! Można je wszystkie zniszczyć! I zrobić prawdopodobnie najdziwniejszy portal do Netheru na świecie! Wow, co tu się dzieje? Czy on w ogóle działa? Działa! A co się stanie, jak wrócę? Zepsuje się? Co? Gdzie jestem? O nie! Co się z tamtym stało? O, dobra, nadal żyje! A więc działa, aczkolwiek tylko w jedną stronę! A mogę to jeszcze zniszczyć? O, nie mogę! Ta, więc dispenser jest w tym przypadku akurat bardzo ważny! Nie, to co obsydian dookoła? Nie wiem, czy ktoś pytał, ale jakby ktoś jednak pytał, to przez miód można strzelać strzałami! A pandy w Minecrafcie jedzą ciasta! Dobra, czemu o tym nie wiedziałem? Mało tego, możecie uleczyć się z jakiejś potki używając miodu! O tych trzech rzeczach nie miałem pojęcia! I w sumie, jeśli są prawdziwe, to mogą całkiem sporo zmienić! No to tak, pierwsza sprawa! Jak mamy blok miodu, to musimy celować chyba nie przez cały blok miodu, zgadza się, tylko przez ten jeden piksel, który mamy dookoła! I to właśnie przez niego podobno da się przestrzelić strzały! Da się! Dziwne, ale prawdziwe, potwierdzam! Mam też pandę i ciasto, bo do dzisiaj byłem pewien, że mogą jeść tylko i wyłącznie bambusy! Tak, je bambusa, zgadza się! Ale czy w takim razie mogą jeść również ciasta? Dawaj, pando, masz ciasto, jedz je! O, jedz je! Co ty robisz? Jesz! O kurde, pele! Czy to jest w ogóle dla ciebie zdrowe? Odłóż je, to ma dużo cukru! Dobrze wiedzieć. Jak mi się skończą bambusy, to zrobię jej ciasto. A jak mi się skończy mleko przy ratowaniu mnie przed dziwnymi podkami, to czy będę mógł posiłkować również miodem? Wie, miód jest zdrowy, to wiadomo, ale czy ratuje? Ratuje! Więc nie tylko mleko, ale faktycznie też miód! Ta wiedza może uratować wasze minecraftowe życie! A ciasto może uratować życie waszej minecraftowej pandy! A żeby już naprawdę nasze mózgi wszystkie wybuchły, to zobaczmy, jak zrobić totalnie ryjącą banie budowlę! Coś, co w sumie chciałbym mieć na swoim ogródku, patrzcie na to! Przecież to wygląda świetnie! I mało tego, że świetnie wygląda, jest ultra proste w budowie! Jedyne, czego potrzebujecie, to małej dziury na ogródku, jednego bloku na środku i
koło tego bloku dwa schodki z innych bloków, na przykład z drewna i kobla. I tak oto zalewając to wodą możemy stworzyć to piękne dzieło sztuki i mieć na ogródku coś, czego nie powstydziłby się żaden gracz Minecrafta. Czyli totalnie nielogiczne i dziwne jeziorko, pozdrawiam. Dajcie więc znać, czy zbudowalibyście to u siebie i zostawcie łapkę w górę i suba. A my widzimy się jutro, dobranoc, cześć, pa, pa. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Ten po prawej to ostatni odcinek z tej serii, więc jeśli go jeszcze nie widziałeś, to wbijaj konieczki i widzimy się po drugiej stronie.